Hejka kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu. I moi drodzy, tak, dzisiaj na pewno pojedziemy na działkę, a jak nie dzisiaj, to jutro, w zależności jak się tutaj, wiecie, ze wszystkim wyrobię. Ale teraz właśnie stoję, zaraz mam pójść zobaczyć, co mają ciekawego, pod jednym fajnym takim lumpeksem typowo meblowym i zaraz obok mam też taki typowy lumpeks amerykański, tam są też buty, ciuchy i też różne meble. Tam też między innymi kupiliśmy tą naszą wielką kanapę, w sumie to bardziej narożnik, którą możecie widzieć w domku w górach. Taką skórzaną, piękną, naprawdę się bardzo tam opłacało to kupić w idealnym stanie. A tutaj też niedaleko otworzyli nam właśnie taki lumpeks typowo tylko z meblami, więc chciałabym zobaczyć, jakie tam mają ceny, czy mają coś ciekawego, bo słuchajcie, muszę kupić nowe krzesła do kuchni, do tej jeszcze starej kuchni, do naszego domu. Niestety złamały się, ale to pokażę Wam w domu, co się z nimi stało i w ogóle. No i potrzebuję krzeseł, bo tamte krzesła są trochę niebezpieczne. To co? Idziemy do sklepu. Pierwszy sklep znajduje się tutaj, a mówię Wam, po prostu po drugiej stronie jakby ulicy mam kolejny lumpeks, no ale tutaj mamy właśnie taki z meblami i powiem Wam, że widzę na zewnątrz jedne fajne krzesła. Zaraz Wam je pokażę. Zobaczcie, jakie te krzesła są piękne. Rany, jakby były 4, to bym brała, nie? Za 129 dolarów. Super, do wyspy. Moim zdaniem rewelacja. Naprawdę, te drugie kosztują 69. Ale fajne te krzesła są. Tu mamy też szafki, 189, 189. Tutaj taką małą kanapę za 295. Tu powiem Wam, że ceny mają troszkę wysokie, ale jakościowo te rzeczy w ogóle nie są zniszczone. Ale widzę też plakat z wyprzedażami. Dobra, idziemy, zobaczymy, co mają. Czeka fajna lampa, tylko jest pod światło za 129 dolarów. Ale jest piękna, to wygląda jak skóra, nie? Bardzo to ładna ta lampa jest. Dużo mają rzeczy naprawdę i to bardzo fajnych niektórych, stołów, też krzeseł, ale nie ma takich, jak ja bym chciała. Kolejny fajny sklep, jeden z moich ulubionych, bo tu mnóstwo rzeczy znalazłam. Dobra. Zobaczcie, jakie słodkie kubeczki, jakie dykcie dostają. Strasznie fajne. Cię mebli nie znalazłam, ale za te ciuchy przyglądam i powiem Wam, że już parę perełek znalazłam naprawdę. Nawet takich firmowych, to tak mam tu z Zary. Ale mam też Gesa spodnie, zobaczcie jakie fajne, no zrobione mam niedobre. Tutaj mamy żakiet, też firmowy, więc będę mierzyć. Dobra kochani, pokażę Wam szybko co znalazłam. Mega kurtkę dla Wiktorii, zimową. Dla Wiktorii albo dla Kasra, bo to dzisiaj nie ma jakaś tak, taka jest neutralna ta kurtka. Piękny kolor, w ogóle nie jest zniszczona, za 7,99 Abercrombie & Fitch. Rozmiar XL, zobaczcie, ta fajowa. Super gatunkowo, naprawdę bardzo fajna. Tutaj mam bluzkę z Free People, moja ulubiona firma, co zresztą wiecie. I zobaczcie, jeszcze z metką. Wcześniej kosztowała 68, później 40,95, a tu chcą 7,99. Więc mega. No i taka bluzka, ja lubię takie właśnie w takich bluzkach chodzić w górach. Takie fajne hafty, za 3,99 tylko chcą. Ja sobie ją wywiozę w góry i na lato będzie jak znalazł tam. No śliczna jest. Teraz Wam, kochani, pokazuję właśnie jak mam połamane krzesła. Są krzesła z Ikei i niestety nie wytrzymują próby czasu. Nawet nie to, że chodzi, że ktoś ciężki na tym usiadł, ale po prostu one jak tutaj stoją, dostają jakby słońca, temperatury. To niestety tak się... Widzicie? I to jest najbardziej takie niebezpieczne, że jak się siada, to się zagina i można sobie skórę w tym przyciąć, więc jedno i drugie krzesło mam niestety, ale połamane, więc musimy wymienić. Dwa pozostałe jeszcze się trzymają, więc tak zostanie. No i potrzebuję właśnie czterech krzeseł, żeby były dodatkowe. No ale że nic nie było w lumpeksie, no to wydaje mi się, że chyba coś kupimy może na necie. Jak coś znajdę, to Wam na pewno pokażę.
No, kochani, jesteśmy na miejscu. Jestem na działce. Nie udało mi się wczoraj, ale jestem dzisiaj. No i powiem wam tak. Zaraz wam powiem, jaki jest update w ogóle naszej budowy i tego wszystkiego. Ale chciałam koniecznie właśnie tutaj przyjechać, żeby wam pokazać, jak to nam zarosło. Raptem minęło parę miesięcy, a już po prostu jest tu dżungla, można powiedzieć. Welcome to the jungle. Dokładnie. Zaraz wam ją pokażę, tą działkę. Marek nam też zaraz powie, jaki kolejny krok, bo właśnie się spotkał z jednym z podwykonawców. No ale najpierw zobaczcie, jak tutaj jest. Jest i Kacperek dzisiaj, bo zaraz później jedziemy w góry, słuchajcie, bo przed nami długi weekend. U nas poniedziałek jest wolny. Wikusia jest o 12 w szkole i później mamy wyruszyć. No ale dobra, nie o tym, to w kolejnych vlogach. Tak się przedstawia działka i zobaczcie, jak to już zarosło. No, po prostu. Pół roku, nie? Pół roku, no. A rozmawiałem z tym, z gościem, który ma przywieźć, który ma zacząć robić, znaczy, ziemię nawozić. Właśnie powiedz, jaki jest kolejny krok. No najpierw trzeba, musimy nawieźć ziemi, bo ta działka, ona jest niżej i to wszystko trzeba teraz wziąć do góry, mama, podtegować, nie? Właśnie jedzie pan sąsiad, chyba coś nam chce powiedzieć. Dobra, póki rozmawia Marek z sąsiadem, to ja wam pokażę, jak to tutaj wszystko zarosło. I niektórzy mi zarzucali, że właśnie... O, jaka żaba, Kacper! Zobacz, jaka żaba! Tutaj, zobacz. Gdzie ta żaba? Szukaj żaby, bo jest żaba tu. Zarzucali mi, że wszystko wycięłam w ogóle. Chociaż mówiłam, że będę... Że będę właśnie tutaj sadzić też wszystko. I zobaczcie, nie minęło pół roku. No to chyba nawet jeszcze nie minęło pół roku. I jak to już zarosło. Trawy, krzewy, nawet drzewa zaczęły wyrastać. No powiem wam, że od groma tego wszystkiego tutaj jest. Chodź, Kacperku, chodź, pooglądamy. Strasznie dużo mamy traw takich ozdobnych, w ogóle się tutaj posiały. Kacper mi zbiera tutaj kwiatuszki dla mnie. Zobaczcie, jaki już ładny bukiecik mamy. Dziękuję, kochanie. I chciałam wam właśnie powiedzieć, chciałam wam właśnie pokazać, że jak ja posadzę już później rośliny czy drzewa, to wszystko bardzo szybko urośnie. Tu musicie pamiętać, że na Florydzie nie ma czegoś takiego jak taki przestój, tak jak jest w Europie na przykład, w takim właśnie klimacie umiarkowanym, że nie ma czegoś takiego jak zima i wtedy te rośliny nie rosną. One oczywiście rosną wolniej, nie tak szybko jak właśnie teraz, ale no ale jak jest to lato, wiosna, jesień, to te rośliny tutaj i drzewa bardzo szybko rosną, więc jak widzicie, tu mamy trochę zostawionej kory, tu już mamy pierwsze oznaczenia domu, no więc o, tu mamy pierwsze oznaczenia już, jak widzicie, jedno, tam jest kolejne, nie obsadzę. Latają tutaj, słuchajcie, owadów jest pod groma, dlatego że tu jest taka po prostu mini dżungla. Tam to już nawet wejść nie mogę, bo zobaczcie, co tam się dzieje. No ale zaraz wam Marek też powie, jaki jest kolejny krok, bo zaczynamy tu już ostro działać. My wiecie, trochę przed jakby wyjazdem do Polski, to tak nie naciskaliśmy na architektów ani na nic, żeby właśnie nie przyspieszać tego z tego względu, że wiedzieliśmy, że będziemy zaraz wyjeżdżać, ten okres taki wakacyjny, dlatego no nie robiliśmy tego, no a teraz już kolejne projekty się robią, jest już zrobiony projekt klimatyzacji i ogrzewania, jest też projekt już elektryki całej i jest też projekt wszystkich wyliczeń takich właśnie, ile ma mieć dach, jak wysoki ma być dach, jak wysoki ma być sufit, wymiary pokoi, to wszystko. Inżynierowie też to nam robili, bo to każdy projekt robiła oddzielna osoba. No i teraz jeszcze tylko czekamy na projekt od hydraulika. I elektryk chyba jeszcze coś tam musi skończyć, więc inżynierowie nad tym pracują, architekt nad tym ma pieczę,
więc już niedługo będą skończone. No a Marek Wam właśnie powie, jaki jest kolejny krok, jeszcze zanim będziemy robić właśnie jakby... Zanim będziemy robić kolejne kroki, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, to możemy zrobić jeszcze jeden krok, zanim to się wszystko zacznie coś tutaj dziać. Więc tak, zaraz Marek Wam wszystko powie, tylko musi skończyć rozmawiać. Kolejne oznaczenie, jak widzicie. A my idziemy tutaj do drzewa. W ogóle tutaj to miejsce to jest, słuchajcie, miejsce, w którym ja będę chciała zrobić dzieciakom taki plac zabaw. I tu są... No motylek, widzisz jaki fajny? Tu się już zaczyna kolejna działka. Ale tutaj chciałam Wam pokazać właśnie te sosny i te inne drzewa, że tutaj będziemy właśnie robić domki, place zabaw i inne rzeczy. Wiesz, Kacperek? Gdzie chcesz jeszcze iść dalej? Tam, w tą dżunglę? Ale powolutku, patrz pod nóżki. Bo tu mogą być węże, Kacperku, tu trzeba patrzeć pod nóżki. Ale tu dżungla jest niesamowita, to jest. No dobra, cicho będę, no. Kacperek musiał się już schować do samochodu, bo jest strasznie, słuchajcie, gorąco. No ja też się ledko spotniałem. Ale wiesz co, chodź, odejdziemy trochę od samochodu. Wiesz co, chodź tutaj może. Bo nie ma gdzieś cienia? Nie ma. Wiesz co, tam na działce jest cienia, ale to musimy aż wejść tam w krzak. No dobra, to chyba, że tu zobacz. O, chodź tutaj. Wejdziemy sobie na naszą działkę. Powiem Wam, że te trawy są tak twarde, że ja już sobie nogi pociąłam. Powinnam w długich spodniach przyjechać, ale chyba bym tutaj umarła z potliwości. O, staniemy tutaj. No dobra, schowaliśmy się trochę do cienia. Więc Marku, powiedzmy jeszcze szybko o planach. Ja powiedziałam już, jakie plany zostały zrobione i teraz czekamy na plany od kogo? No czekamy teraz na, to się nazywa load calculation, czyli no elektryczne tam wyliczenia wszystkie, co i jak, co trzeba, ile trzeba i tym podobne, także właśnie to są takie rzeczy, które nie są nam... Nie przeskoczymy tego No nie sami. Przeskoczymy, no to trzeba po prostu, to fachowcy muszą robić i tyle, nie? No i no, hydraulik, ale... później, tak? Jeszcze też nam zostanie. No i hydraulik, tak. I no i to wszystko, nie? I będzie można wziąć już, złożyć o permit do miasta. Czyli nie? O pozwolenie na budowę. Na budowę domu, tak. No ale co będziemy robić właśnie jeszcze przed pozwoleniem możemy zrobić? Z kim się umówiłeś? No dzisiaj byłem z tym, właśnie się spotkałem tutaj z panem od ziemi, który będzie mi ziemię tu przywoził, musimy tą działkę podnieść do góry. A powiedz, dlaczego tak się robi? Bo to na Florydzie się tak buduje, prawda? Tak, bo no, jeżeli będą ulewne deszcze albo coś, no to my będziemy wtedy... Podczas huraganów to będziemy w wodzie, nie? A tak jak to będzie podniesione, poza tym my będziemy na, to się nazywa septic tank, czyli będziemy mieli tą własną taką oczyszczalnię ścieków, że nie będziemy tak? do miasta podłączeni. Studnie przede wszystkim. To musimy być wyżej, żeby był ten naturalny, prawda, spadek do... żeby wszystko tam leciało, nie? Umówiony jesteś z panem od ziemi, który ma nam przywieźć ziemię. Dokładnie. Fajnie, bo akurat się cieszyliśmy z Markiem, że trochę ta ziemia, koszty ziemi spadły. Koszty ziemi spadły, dlatego że paliwo spadło. Trochę poszło do dołu, ale... Drewno też. No, ale właśnie ten gość, z którym rozmawiałem, to on to robi i zazwyczaj jest tak, że on musi... Gdzieś tam ma ziemię po prostu. Oni na przykład robią i mają, ziemia im zostaje i on mówi, że wiesz, mówi, ja muszę płacić za to, żeby ją wyrzucić, a jak ty potrzebujesz, to ja ci ją przywiozę i tylko cię, mówi, za delivery, mówi, czyli praktycznie za paliwo tylko cię skasuje, nie? Także to jest fajne, także czyli im więcej, tym lepiej. Fajnie być Markiem, który ma znajomości. No, także tak to wygląda wszystko. Kurde, jakie muszki, ja pierdziu. No. Więc pan po prostu wysypie tam, gdzie ma być dom, tak? Czy jak to będzie na razie? To znaczy nie, bo to są różne rodzaje ziemi. Jest ziemia taka, która jest potrzebna na to, czyli ona jest czysta, żeby zrobić tą
podstawę pod dom. No a później jest taka już, którą można używać, prawda, do tych, żeby wyrównać teren, do wszystkich różnych tam innych rzeczy, bo i tak na przykład jak trawa, czy tam coś, no to trawa już jest, ona z ziemią przychodzi, to nie to, że to się sieje, tylko są, ona już jest tam z odpowiednią i ona już, ta ziemia się wszędzie dalej przyjmie, ta trawa się wszędzie dalej przyjmie. Także, no nieważne co ma, to żeby przywoził, bo i tak to wszystko użyjemy, i tak to wszystko użyjemy, bo tutaj, prawda, tego terenu jest kawał, nie, żeby wziąć to i prawda, wypełnić, nie? No tak, a poza tym jak przywiezie nam ziemię, no to troszeczkę, będzie troszkę więcej czasu, żeby te trawy nam nie zaczęły. No ale właśnie jeszcze przed rosnąć. Tym on przyjedzie i on to weźmie, zeskrobie wszystko, tak. Nie? Żeby mówi, żeby nie na te trawy, żeby nie... No bo bez sensu, no. Prawda? On wie, że to przerośnie. Dokładnie, nie przerastało, no. Powiedział, że to weźmie, mówi, wywali na ten... Weźmie to wszystko... W jedno miejsce? Tak, nie, rozłoży to tam z tyłu, fajnie. Nie? No, ja mu powiem, żeby wziął temu gościowi, kurde, tym pozasypywał te jego, kurde, co tam mówił, że... Dziury, no. Także tutaj nam właśnie zrobił, kurde, sąsiad fajność i sobie wywalił, bo ja wiem, że to jest jego, bo on jest generalnym kontraktorem. Tak. Także wziął i sobie... I sobie wywalił u nas na działce, a do nas ma pretensje, że... No, że ma dziury, kurde, w że ma dziury zrobione po naszym właśnie, no. Jakby... Znaczy, wiecie, no my chcemy się dobrze zachować i my te dziury oczywiście zakleimy, bo to nie my powinniśmy robić, tylko ta osoba, która tutaj była i ścinała nam te drzewa, no ale on nie powinien nam tego przynosić, Marek. Ja tego nie widziałem, jak on tu przyszedł, wiesz. No właśnie. No, także, bo on się spytał, czy wie, kto to, kurde, tutaj wyrzucił. Oczywiście pewnie powiedział, że nie. Tak. Bo po co, nie? No. Także tak to wygląda, tak, no, dzieje to się wszystko w bardzo wolnym tempie, chcielibyśmy, żeby to szybciej szło. Ale wiesz co, ja powiedziałam właśnie teraz, nie tak dawno wszystkim, że my też nie przyspieszaliśmy, bo wiedzieliśmy, że będziemy lecieć do Polski, że są wakacje, więc teraz po prostu musimy nadgonić. Tak, poza tym ja nie chciałem też, żeby było cokolwiek robione, jak nas nie będzie, no bo tak. to bez sensu, żeby później nie ma ciebie na miejscu, przyjeżdżasz i jest jak jest, no. Tak. I musisz płacić za przeróbki, bo ktoś tam, kurde, zrobił nie tak, jak ty chciałeś i tym podobne rzeczy, nie? Mhm. Także... No ale, Marku, idzie do przodu, no. Ta ziemia to też już będzie dużo, to już będzie krok milowy, plany się zaraz skończą i będziemy czekać na plany pozwolenie. Plany już lada, nie? Tak. No, więc... bo już większość jest zrobiona, ja mówię, tam jeszcze kilka rzeczy on tam musi jeszcze porobić, ale to nie on, tylko właśnie to jest takie outsourced, no. Że właśnie inżynier od elektryki, od hydrauliki, od footingu i tym podobnych rzeczy, nie? I praca jeszcze dodatkowa.